Cześć, witajcie w kolejnym filmie, a dzisiaj odcinek w troszkę innej formie, a to wszystko za sprawą tego, że jak już mogliście zauważyć po wstępie, zebraliśmy w naszym gospodarstwie słonecznik, ale stety lub niestety nie było mnie podczas zbioru, dlatego teraz dogrywam właśnie mój głos dla Was, aby Wam opowiedzieć o tym wszystkim. I tak, na naszych polach gościły dwie odmiany z hodowli z Lidei. Mieliśmy tutaj odmianę ES Bella i ES Adriatic. Obie odmiany są wczesne. Mimo wszystko my zbieraliśmy słonecznik, można to ująć właśnie w ten sposób, stosunkowo późno. Wszystko za sprawą tego, że czekaliśmy na jak najmniejszą wilgotność. I tak, podczas zbioru wilgotność, jaką mieliśmy, to jeden pomiar 12, drugi pomiar 14%. Także takie wilgotności uzyskaliśmy. Omłot odbył się za pomocą dobrze znanego bizona rekorda. Tak, bizon buszuje w słoneczniku. Trzeba było, tak jak właśnie widzicie, zrobić małe przezbrojenie na headerze, tak aby były jak najmniejsze straty. Próbowaliśmy ze stołem do rzepaku, też to szło, ale no stwierdziliśmy, że kupimy to właśnie przezbrojenie, tym bardziej, że jest uniwersalne i pasuje do innych headerów, również innych marek, także no będzie sprzęt wykorzystany, a koszt też nie jest tego jakiś ogromny, więc zakupiliśmy te dzioby, które widać właśnie na ekranie, do tego dorobione takie blachy, żeby popychały te kapelusze słonecznika, żeby to wciągało lepiej na header. No i w ten sposób właśnie odbył się omłot. Straty, myślę, że tutaj już to są naprawdę ułamki porównywalne do jakichś tam strat, które robi się w zwykłym, standardowym zbożu. Poza tym 98-97% kapeluszy zostało zebranych. Także taki sposób zbioru nas jak najbardziej zadowala. Obie odmiany, które są na polu, są to odmiany z hodowli z Lidei. Jest to ES Bella i ES Adriatic. Obie są odmianami wczesnymi, średnio wysokimi, no czyli dobrane na te nasze tutaj standardy, tak aby udało się zebrać jak najsuchszy słonecznik i tak aby też sam omłot nie stanowił problemu. Po wymłoceniu wydaje mi się, że Bella oddała ciut lepiej, nie zostały one przewożone od razu na polu i nie było to zrobione osobno dla tych odmian. Mimo wszystko, oceniając to organoleptycznie, Bella wyszła trochę lepiej. Co do ogólnego wyniku ze zbiorów, towaru nie mam jeszcze przeważonego. W dalszej części materiału będę miał już towar przeważony, więc zapraszam dalej do oglądania. Tak jak widzicie, słonecznik nie jest nie wiadomo jakich rozmiarów, a to też za sprawą tego, że był posiany na naprawdę bardzo słabym stanowisku. To pole, na którym jest słonecznik, tutaj mamy właśnie szóstą klasę, totalne piachudry, także mimo wszystko słonecznik świetnie sobie poradził. I już wiem, że słonecznik w przyszłym roku również zagościł u nas na polach. Już mamy jakieś wnioski po tym roku, więc po prostu już jesteśmy mądrzejsi i wiemy, jakich błędów nie popełniać w kolejnym sezonie. Tutaj słaba działka, nawożenie też było niewielkie, bo to było przed siewem. Podaliśmy obornik w ilości 20 czy tam 25 ton. W podsiewacz 100 kg takiej już mieszaniny resztek magazynowych NPK. Poza tym żadnej ochrony, żadnych odżywek, nic więcej nie robiliśmy. Można powiedzieć, zostawiliśmy słonecznik samemu sobie. Zapraszam teraz na dalszą część materiału, ponieważ jest to zlepek różnych prac, które działy się u nas w ostatnich dniach. W jednych jestem obecny, więc będziecie mogli mnie usłyszeć zaraz przy kamerze, a inne jeszcze podsumowane w taki właśnie sposób. Zestaw przygotowany. Rolcyk z prasą. Z aplikatorem do zakiszacza. No, lecimy. Zwijać zielonki. Jesteśmy tutaj na łące. Tutaj ta łąka, która już była. Tutaj teraz turbopiaski, które były założone. No miały być w ogóle nie koszone teraz.
Nawet coś tam jest. Dużo i szału tu nie będzie. I dowiedziałem o tym. Ale słuchajcie, to miało nie być w ogóle koszone teraz na jesieni. Miało być to koszone dopiero wiosną. No ale kurczę, za duża była. Za mocno odbiła. Odbiła, za dużo urosła po prostu. I żeby to zostawić na zimę, no nie. Nie widziało mi się to, dlatego była skoszona. Szału tu nie ma, no mówię, to miało nie być w ogóle teraz koszone. A i tak coś jest. No i tak, zaczynam prasować. Aplikator mam pożyczony od kolegi. Dawid, bardzo wielkie dzięki za użyczenie sprzętu. W środku zakisarz ten sam, co w tamtym roku. Silo Solvi. No w tamtym roku świetnie mi to wyszło. Z tym zakiszaczem, kiszonka fajnie sobie, fajnie się zakisiła, fajnie przeleżała i w całości nadawała się do skarmienia, w ogóle nie miałem odpadu, także w tym roku również z zakiszaczem, z tym, że no dorobiłem dyszę, dokręciłem jedną, później ją zabiorę, ale dokręciłem dyszę, żeby tutaj lepiej spryskiwało rządek, bo ta tutaj takie kropelki waliło, nie było to co według mnie powinno być, więc dorobiłem na szybkość taką dyszę, no dorobiłem od opryskiwacza, wolną miałem, dokręciłem, pyk, pyk i idzie najpierw przez to, a resztę później nadmiar idzie tym. Także o, taki aplikator na Tuza, włącznik mam w kabinie, prasę dobrze znacie, ikonka, no i lecimy z tematami. O, tu mam taki stryczek, ładnie leci. Tu się zgrabia, tu się prasuje, już leci. No powiem, trochę mała ta zgrabiarka. Jak tata zaczął jeździć, mówi, kurde, mało. No oczywiście tych łąk teraz taki boom, tyle do zgrabienia, to naprawdę, no, mało. Trochę mała. Nie spieszę się jakoś, chcę, żeby ten zakiszacz tam fajnie był pokryty, ten rządek cały. Owijamy. Owijamy. Jestem na tej działce po kukurydzy, która była koszona jako ostatnia. No i tak jak wam mówiłem, jadę samą talerzywką na razie tutaj. Najmniejszy w sumie kawałek, do tego tutaj przyjechałem właśnie. I go zrobiłem, bo już resztę jak się podepnę na przód wał nożowy, no to już będę jechał i poplony i ściernisko po kukurydzy. No i co? Powiem wam tak, fajnie gryzie. No gdzieś tam rządki jeszcze typowo łodygi, te co stoją, zostają. Nie zawsze to weźmie i ruszy. Ale jak się pod odpowiednim gdzieś tak akurat bujnie kierownicą, że talerz typowo nachodzi na łodygę, to to ładnie tak samo go ścina. Jakbym jeździł pod kątem, tak tutaj teraz się nałożył przejazd, to jest bajka. O, tak generalnie nie jest, nie jest źle, ładnie to tnie. No, gdybym pod kątem jeździł względem rządków, to by ładnie brało. Wtedy też by nie było najmniejszego problemu. No i trzeba zaznaczyć to, że robimy też dość płytko, robimy na te 5 cm. Tak w sumie bronę ustawiłem wtedy w żniwa, tak jest do tej pory, bo okazało się, że nikt tą broną nie pracował później. Także tak jak ją umyłem, tak teraz przyjechała znowu do mnie. No dzisiaj taki zestaw pójdzie w ruch. Pałnożowy, talerzówka. Zestaw do szybkiego mulczowania. Ale się fajnie prezentuje. Talerzujemy po poplonach i to, na co chcę wam zwrócić uwagę waszą w tym momencie, na razie nie maszyna, a sam poplon. Jesteśmy na działce po życie i tu była wysiana mieszanka poplonowa, ta sama co na innych działkach i ta sama na działce, na której zaraz będziemy, to jest mieszanka poplonowa od nasiona Wrokowski. Chcę tylko wam pokazać, jak to tutaj wygląda, a pokażę wam za chwileczkę, jak wygląda to na działce, gdzie przed plonem było przężyto. Zobaczycie, jaka jest różnica. Jedziemy, tak jak widzicie, poplon, tutaj mieszanka poplonowa. No gęsto, sporo tej masy.
No i z przodu wał nożowy, z tyłu brona talerzowa do płytkiej uprawy, bo nie jedziemy głęboko, broną talerzową jedziemy na 5 cm, także no jest to płyciutko. Zobaczcie, jak jest tutaj ładnie wymieszane. Przy prędkości, jaką tam mamy, 11 km na godzinę, robi się z tego bardzo fajny zestaw mulczujący, czyli tak jak właśnie sobie myślałem, że tak będzie i tak właśnie jest. Ponieważ wał nam robi świetną robotę, genialnie tutaj to tnie te resztki. I talerzówka jeszcze nam to wstępnie wymiesza z glebą, także no zobaczcie, do takiego niszczenia poplonu no nic lepszego nie ma. Tutaj poplon mieliśmy zasiany prosto w ściernisko po przężycie akurat tutaj na tym polu. Nie było to też w żaden sposób głęboko mieszane, tylko był wjazd prosto z siewnikiem z broną talerzową. Więc tam była uprawa na, ja wiem, z 7 cm. Także ta słoma też, te resztki pożniwne, to wszystko było na dość płytkiej warstwie wymieszane. Teraz taka masa poplonu również idzie na tą płytką warstwę. No i tutaj myślę, że wiosną dopiero idziemy ten poplon w jakiś sposób głębiej mieszać. Bo no, wejdzie tutaj jeszcze obornik. Tu działkę szykujemy pod kukurydzę. I dopiero zrobimy jakąś głębszą uprawę. Na chwilę obecną ścięcie, zlikwidowanie poplonu, pocięcie już go i no wstępne właśnie wymieszanie z glebą, tak aby już się rozkładał i mineralizował. Jestem w niuchu, jestem z przyczepą i ze słonecznikiem na przyczepie jadę właśnie na suszarnię. No i tam się przeważę, tam to zostawię, a już po prostu suchy będę sprzedawał, ale to już tam nawet nie będę tylko przyjeżdżał, tam już to firma ogarnia, także w chwili obecną na suszarni zaraz będę wiedział, ile tutaj mam. Jestem już po zważeniu wysypany, już wiemy w sumie wszystko na temat tego, ile zebraliśmy i tu mówię, no nie gotowego, suchego. No to tam w sumie i tego już nawet nie sprawdzę, bo częściowo mam sprzedane i tak, tak w detalu. No ale tak, podsumowując teraz to wszystko. Na przyczepie miałem tonę 240. W detalu sprzedałem już 400 kilo. Do siebie mam zostawione jeszcze 200 kilo na poplony. Także sumę mi to daje tonę 840 z 90 arów, czyli z pełnego hektara mam tam 2 tony 30-40 kilo. No 2 tony niech będzie. Także wydaje mi się, że patrząc, że to jest 6 klasa piachudry i no tam żyto oddaje, powiedzmy, że w granicach 2,5 przy suchym roku do tam 3-3,5, zależy, no mówię, jaki rok. To nie jest zły wynik, no bo oczywiście cena słonecznika dużo większa. No w detalu coś tam się udało sprzedać, dałoby radę tą całą ilość sprzedać w detalu, ale wam powiem, nie wiem, ile czasu bym się z tym bujał, tak to już mam sprzedane z głowy i można powiedzieć, już mam spokój, już nie myślę, że albo jeszcze słonecznik leży, tym bardziej, że praktycznie reszta wszystkich upraw, no oprócz kukurydzy, też się została i tego miejsca brakuje. Tak więc jeden temat mam już zakończony. No i szczerze wam powiem, jakby były te 2 tony takich typowych piachów przy stosunkowo niedużych kosztach, to no to jest to jakaś tam roślina opcjonalna, tym bardziej, że wiem już, znaczy wiem, pierwszy rok był taki, żeby się tego nauczyć w jakimś tam stopniu, tak jak mówię, teraz już w przyszłym roku wiem też, że trochę z nawożeniem będę mógł dołożyć. Dwa, z odchwaszczaniem będzie też dużo łatwiej, bo no już też mamy jeden środek, który dostał rejestrację na słonecznik, także będzie z odchwaszczaniem dużo łatwiej. No i cóż, no będzie trzeba
będzie coś tam trzeba myśleć, tak mi się wydaje, kminić, tym bardziej, że temat słonecznika cały czas jest zrobił się w sumie bardzo popularny, wielu rolników pyta, jak to się z tym wychodzi, także tak to wyszło na piachudrze, typowym piachudrze. W przyszłym roku również będzie na piachudrze, także zobaczymy, jak to tam będzie wychodziło w przyszłym roku.